No, witam, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście jak dzisiaj holberę. No, już zrobiłem dzisiaj kostek 5. No, a dzisiaj jest plan taki na odcinek. Jest oczywiście listopad, bo już myślałem. Po prostu ja to skosiłem, tą trawę. I zapomniałem, że trzeba ją sprasować. Znaczy, nie tyle co zapomniałem. Znaczy, no w sumie jak ogarniałem save'a, to dopiero sobie się tepłem przypadkowo do kosiarki. Patrzę, trawa skoszona. A ja mówię, nie no, jak ja mam tyle siedzieć na opłaci między odcinkami teraz, żeby to ogarnąć save'a, tutaj spasować, to pozbierać wszystko, przewinąć zimę, sprzedać wszystko, zrobić wiosnę. No to, no panie, no to, że zanim miałbym do wiosny się depnął, to zanim ja bym się do wiosny ogarnął, to ja musiałbym jeszcze chyba z 3 godziny na tym save'ie siedzieć, bo tyle tu roboty było. 10 kostek już jest zrobione, trawy, więc krowy. Owce będą miały co jeść. Oczywiście prasuję sobie dwa rządki naraz. Tutaj trzeba będzie nawieźć tą łąkę zaraz. Czy zaraz? No. Oczywiście ja sobie po odcinku pozbieram te kostki. Jak chcę tylko na odcinku je sprasować. I zrobić wapno. Bo jednak wapna to. O kurczę, przepraszam. Jednego wapna tutaj schodzi. Znaczy nie schodzi, ale strasznie dużo pól jest do wapnowania. Bo tutaj jest całe pole wartowne, tutaj zasiane to nie, ale tutaj to 27 mogę zapnąć całe. Tutaj dziewiątkę, ten cypek, no może pomyślę. Ale tutaj jest do. Nie, to nie jest do wapnowania, ale to jest całe do wapnowania praktycznie. Tutaj jest bardzo dużo do orany, więc tam wypadałoby to zwapnować. Więc to na pewno w dzisiejszym odcinku będę wapnował. No i tyle. No, wziąłem sobie dwie prace, bo ogólnie jeszcze miałem zbieranie kostek zrobić, ale. Ale przez przypadek, jak zbierałem ten pasternak cały w poprzednim odcinku, tam dwa odcinki temu, przepraszam, zbierałem ten pasternak, to wywaliłem młodych i przez przypadek sobie tego Roland Paka wywaliłem, czyli z tego, co używam po prostu tej przyczepy do kostek i tyle. Autoloada. Tym razem się cwaniłem i zrobiłem sobie trzy kółka. No bo ostatnio jak na dwa miałem ustawione kosiarkę, to ona jakoś tutaj potrafiła się zablokować o o drzewo jakoś, nie wiem, jakoś. Czy no może kosiarka by przeszła, ale wtedy z grabiarką jeździłem. Właśnie, sorry, przed strzęsarką wtedy jeździłem, więc może dlatego. Ale dobra, już nieważne, już nie będę się nad tym rozczulał. Myślałem sobie, czy by sobie siano nie wyciągnąć z tego. Z mojej szopy. I dałoby zdać te kostki, ale potem stwierdziłem, że jednak to nie ma sensu. Bo skoro ja mam taką dużą łąkę, to ja wolę sobie tylko kostki zrobić. Jak ja tu będę miał te 100 kostek, a na pewno będę miał, bo już mam 35. No to 100 kostek razy... ile to jest w kostce? 7... 6... 400... 6500? Chyba coś takiego. Tak, 6400, no 6400, 6500, coś takiego, tak? No to mam 640 ton, no to jest. No to trochę na parę. No wiosnę powinno starczyć dla owiec. A na wiosnę znowu się skosi trawy, najwyżej tyle. No bo oczywiście. Owiec jest 600, bo tego nie powiedziałem. A krów jest 240. Mus jest max. Max, tak można powiedzieć. Jaki rządek kostek, nie? To jest coś pięknego. I to duża prasa. Bo to wiadomo, że po sypie by było dwa razy więcej tych kostek. Czy było dwa razy więcej, kurde. Przecież taką kostkę w sypie wchodzi 500 kilo. Przynajmniej w tej sypie, co jest w modach. No to na 500 kilo, a tutaj jest razy 6 ton, no to... Dwie kostki na tonę. Cztery kostki to 2 tony. 6 kostek. No kurde, ja bym chyba już. To ja bym tu zamiast 44, to już bym miał 144. Teraz pytanie. Czy ja mogę zrobić sobie. A zrobię sobie drugie kółko, tak jak teraz jadę i tyle. Będę miał większy poprzecznik do nawracania. Chyba się nie zabija tej kostki. Jak mi to wyjdę sobie i je przerzucę i tyle. Ręcznie. Bo najwięcej tutaj na tym
nabieram tej trawy i dopiero jak załapuję ten pokos już co leży sobie w drugą stronę, ten już właściwy, można powiedzieć. Czy właściwy, no. Nie wiem, czy właściwy, no. Wie to, o co chodzi. I tak to wygląda, nie? I tak to sobie wygląda, to prasowanie. A wiadomo, chciałem sobie zrobić to prasowanie, no bo zawsze to 10 minut odcinka, czy tam 15 będzie zaliczone, tak? A te drugie 15 minut to pewnie tylko sobie zdążę zwapnować tutaj tą 36. Chociaż w sumie mogliście by powiedzieć, że znowu 36, w sumie, no w sumie mogliście tak powiedzieć, tak? Bo w ostatnim odcinku zbierałem słonecznik z 36, więc... Ale to jest, można powiedzieć, jedyne całe pole, które mogę wapnować. I teraz tylko ten wąski pokos tutaj wezmę. Jeden. Robię tak. Jakby to podrówna sobie i teraz już tutaj te wszystkie tylko długie pokosy będę miał, więc... Oczywiście zgrabianie od dołu będę szedł, robił. Chyba. A potem tutaj od góry przyjadę, żeby po tych najdłuższych jeździć pierwszy pokosek, a potem te krótsze. Coś w tym stylu. Oczywiście to jest 73 chyba odcinek? Muszę nawet zobaczyć. Ale chyba 73 mi się wydaje. ...72, 73, no. Nie no, ale muszę wam powiedzieć to, co się dzieje pod ostatnim odcinkiem z... Pod ostatnim odcinkiem z M-Creeka, z kopania Markwi, no to nie spodziewałem się, że... Mówiłem, 200, może 300 już się tyle będzie, tak? 200-300 obstawiałem, ale nie obstawiałem, że to będzie 1920. Bardzo się z tego cieszę, oczywiście. To jest duży zaszczyt dla mnie, takie wyświetlenia robić. Dziękuję wam za to, oczywiście. Dobra, tego poprzeczniaka nie będę robił. No jest 1900, aktualnie jest 1900 wyświetleń. Dzisiaj, teraz, na godzinę 18.47 w poniedziałek 18 grudnia. To jest 1900 wyświetleń. No więc tak to wygląda. Oczywiście bardzo się cieszę z tego powodu, no bo wiadomo, tak. Im więcej wyświetleń, tym więcej osób zobaczy mój kanał i tyle, tak. A jak więcej osób zobaczy kanał, no to więcej subskrypcji. A więcej subskrypcji, no to równa się większa jakaś tam oglądalność. I wreszcie będę mógł może zarabianie włączyć, bo mam 1800 godzin już oglądania. A gdzie miałem, powiedzmy, w marcu miałem chyba 400 godzin tylko. No ja miałem 400... Tak, ja miałem 490 godzin oglądania w marcu. W marcu. A jest grudzień, czyli minęło 9 miesięcy. A ja to podwoiłem, można powiedzieć, razy... 4. Razy 5 prawie w sumie. No więc elegancko, nie? Dobra. Ale tą kostkę muszę sobie przestawić, bo ona mi będzie przychylać. Znaczy przerzucę sobie tylko ze zgrabiarki, tyle tak. Dobra, włączę sobie GPS-ka, żeby tak... Dobra, tak jedzie. Może jakoś się uda. Co ja chciałem zobaczyć? Coś chciałem zobaczyć. A ja chciałem tutaj kliknąć, dobra. Przez ostatni miesiąc 207 godzin zdobyłem w oglądalności, prawda? No to w sumie to zdobyłem tego połowę oglądalności czasu przez was. Zdobyłem przez ten miesiąc połowę tego, co ja miałem w marcu, tak?
Bo Marco miałem 400, 450 chyba, albo coś takiego miałem, a teraz jest 208. No to mam w sumie mam połowę tego, tak? I to przez miesiąc, ale teraz w sumie trochę to będzie rosnąć, bo... Bo jak sobie wchodzę w statystyki, no to w ciągu ostatnich 48 godzin, no to mClick został 840 razy obejrzany. To jest dla mnie szok. A dzisiaj zobaczę, może sobie ogarnę jeszcze, może wielmożę sobie nagram. Bo ten odcinek jest na jutro. Właśnie nie wiem, kurde. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z Leningradem. Właśnie ja muszę zobaczyć, co ja w ogóle na Leningradzie robiłem. Dobrze, że jestem na YouTubie, na telefonie. Na YouTube Studio. A ja się na siebie robiłem ostatnio. Oho! Właśnie nie wiem, czy tam jest czas przewinięty. Ale chyba przewijałem, mi się wydaje. Tak, ja przewijałem. Dobra, tam sobie ogarnię tego, więc zarobi się, więc mogę zaraz po tym odcinku od razu iść tam nagrywać. To mi się podoba. No, tak jak mówiłem, 15 minut odcinka będzie zajmie to prasowanie. Okej. Okay. No, 100 kostek będzie, 100 kostek będzie, no spokojnie. No, mówię, 100 kostek, no to już trochę tam żarcia będzie, tak? Tylko, że one naraz te owce wciągają 120 ton chyba. Ogólnie zacząłem od 20, więc popatrzcie, 20 i potem nagle się 60 robiłem. Nie, ja miałem 60 chyba. Jakoś tak to było, ja miałem chyba 60 na start. Właśnie nie, albo kupiłem 60, albo 30, albo 20. Ale chyba 60 mi się wydaje. Że ja od razu sobie klikłem 60. Tak mi się tutaj wydaje. Tylko nie... bo to są te ostatnie, co się urodziły, widzicie? Bo ostatnie 20 się urodziło, bo już po prostu miejsca nie ma. 23 miesiące. 35. Czyli te były standardowe. No 60 owiec od razu kupiłem. Tak sobie myślałem, że od razu 60 kupiłem jedną partię. Tak sobie myślałem, że to tak było. No dobra, no tak to wygląda. No i już jest 100 kostek, bo jeszcze oczywiście doliczyłem sobie te dwie, co są w prasie. I to mam 100 kostek już zrobione. A ten już za oro tam? No dobra, niech on sobie ora te ściernisko tam. Wyrąbane w niego, nie? I patrzcie, on po prostu sobie skończył robotę. Tutaj, na tym polu. Na 16 i przeskoczy dalej. No dobra, niech sobie tam może, no. Musi, tam przynajmniej będzie pole uprawione, nie? I może... To, że jest to uprawione, znaczy powiedzmy, że będzie uprawione, to może sobie to wykorzystam. I może sobie ogarnę tam, raczej nie Pasternak, no ale Marchew też nie, ale chodziło mi bardziej o... Bardziej mi o co chodziło? Może coś typu kukurydza na ziarno. O, kukurydza, właśnie kukurydza na ziarno, bo ja dawno, ja chyba jeszcze nigdy nie kosiłem kukurydzy na ziarno na tej serii. A może kosiłem? No teraz poza odcinkiem kosiłem sobie na 16 kukurydzy, ale w sumie to nie ja, to kurtle kosił, ale... Ale okej. Okay. Też mu tam zajęło chyba z 15 minut, 16 wykosił. To 110 kostek będzie. Czy w sumie może nie być 110, bo tutaj raczej 5 kostek mi nie da. A, no właśnie, tu kostkę ciągnę, mówię. Coś ciężko ten ciągnik nagle się zrobiło mu. A to po prostu dlatego się ciężko zrobiło. Popatrz, kolejny. Kolejna kostka gdzieś się zahaczyła. To ja jej nie widział. No i dobra. To tyle z tego prasowania.
i oficjalnie dało. Dziewięć kostek. No, nie wiem, czy policzyło to, co spadło ostatnio, ale chyba tak. No to albo 110, albo 109. No to, to w sumie dużej różnicy nie ma, nie? No, niby jedna kostka, ale... Ale raczej chyba 109. Więc dobra, teraz tu szybkie wapnowanie jakieś. Sobie... O, a, to już było rozłożone. Dobra, bo ja to... Dobra. Jak sobie save ogarniałem, to ja sobie już to rozłożyłem. Dobra, oczywiście setfobik. No i lecimy z tym wapnem. A pojeżdżę sobie trochę z kabiny, wiecie? No bo tak sobie dużo jeżdżę na odcinkach, dlatego teraz sobie pojadę troszeczkę z kabiny. Oczywiście na GPS-ku to tam wyrąbane, tak. No i prasowanie zajęło mi 15 minut, tak jak chciałem, więc wszystko gra i buczy. A to zajęło 15 minut dzięki temu, że sobie zacząłem ten krótki przejazd tam zrobiłem z prasą, no ale to tam wiecie, to tam dużo nie dało w sumie. I byłem już praktycznie w połowie górki, tak? Więc nie musiałem się wspinać pod tą cholerną górkę na odcinku. To mówię, zacznę się wspinać pod górkę, to sobie włączę nagrywanie, bo wtedy fajnie się tak przywitać elegancko, tak? No i nie ma problemu, nie? Mówię, dzisiaj może jak będę miał czas, raczej chyba sobie 15 ogarnę, nagram. Bo teraz były siewy. To teraz wypadałoby zrobić sobie... Teraz sobie wypadałoby zrobić chyba kiszonkę. Albo żniwa. Kiszonka albo żniwa, nie? Nie wiem, zobaczę. Kiszonka albo żniwa sobie zrobię. W sumie kiszonka by była ciekawsza na odcinek niż żniwa. Chociaż żniwa też, wiadomo. Albo puścić żniwa w tle. A ja bym sobie robił kiszonkę. Czy nie chciałam kiszonkę w ogóle tam. Chciałam już po prostu i nie zrobiłem. Chciałam w ogóle jeszcze... Chciałam w ogóle miejsce... A nie, ja mam dwa slosy, dobra. Nie masz. Na kiszonkę, ale ciekawe, czy ja w ogóle zużyłem tę kiszonkę już, co tam była. Czy ja jeszcze ją trzymam. Bo to mnie najbardziej interesuje. Tutaj niestety, albo niestety pojadę sobie na kamerze takiej. No tutaj po prostu będzie mi lepiej widać. Czy ja dorzucam do mierzy? No i żeby nie tracić też tego wapna tak bardzo, nie? No tutaj, wiadomo, na tym skosie trochę wapna stracę, tak? Szkoda, że nie da się z GPS zostawić tak jak... Tak o, tak jak teraz jadę, nie? Żeby tak cały czas jeździł. To wiadomo, że pod GPS-a, tak? No ale to jest za duże wymagania sobie. Wiadomo, o co chodzi. No, wiem, że to zrobiłem, ale już teraz to już tam pal licho, jak to się mówi. Tak sobie myślałem, ciekawe, czy GPS nie trafi prosto w wiatrak. Tak sobie myślałem o tym i... No i widzicie, no, przewidziałem przyszłość. Bo najczęściej jak się ustawia GPS-a, znaczy drogu, żeby ładnie wyszedł, no to... No i dzieje się tam. Wiadomo, niby... Ale tam jak nie będzie ten mały cypek tam dowapnowany do tego, do wiatraka, to tam nic nie będzie. Ważne, że tutaj w prawo jest przewapnowane, tak? Bo jest większy obszar, a tak to tam. Wyrąbane jaja, jak to się mówi. To co to jest za oliwka? O! Dobra, zdążyłem skręcić. Bo już na kamerze jakieś krzaki zaczynały mi się wchodzić. Mówię, o, to już zaraz będzie koniec przejazdu. No i tak. Dobra, do kabiny miałem się, zapomniałem. To kurde jest. Nie znam.
Nie wiem. Obserwuję to Marecki 7810. Co dobre. No na rzepaku sobie na moim drugim polu nawracam. To mi zabroni. Nikt mi nie zabroni. Wszystko jest pod kontrolą. Nie, dobra. Nie będę tego oglądał tych rolek pewnej osoby. Ale dobra. Nie, bo kurde, zacząłem oglądać i wiecie, jak się oglądam, to się nic nie mówi, tak? A to nie wolę tak na cichu. Wypadły myby. No. Albo to są wypady, dobra. To jest Wrocławia? Poważnie? Weź, bo zaraz mi prawo autorskie wrzucę. No i dobra, nie wiem, powiem wam, że zwapnuję sobie te pole, a na 18 sobie puszczę już, po prostu sobie na 18 puszczę sobie cosplayka, tak? A ja będę sobie ogarniał zimę. Czyli będę sobie, wiadomo, karmił zwierzaczki, zbierał kostki. Takie tam duperelki, można powiedzieć. Więc nie ma lipy. Tyk. Na dwa koła go wyrwało, ty. No nie, no mówi, że Elengrad musi być ogarnięty. Chyba jest ogarnięty, tak mi się przynajmniej wydaje. A mi się zdaje, jak z tego co dobrze pamiętam, to ogarniałem raczej go. Ja no właśnie nie wiem, czy ja kupowałem te nowe pola, czy nie. No co, no trzeba dusić tę serię i tyle, tak. No bo co innego mogę zrobić. Jak nie dusić serii dalej. No wiadomo, jeszcze zdążę nagrać sobie ten jeden odcinek, bo dopiero pół godziny minęło. Jeszcze jeden odcinek sobie zdążę nagrać, a jutro będę sobie dusił 15, tak? I nagram sobie 15 na niedzielę już prawdopodobnie. Chyba na niedzielę wrzucę, ta. Bo postaram się normalny ten tydzień zrobić. Co? Z Michałkiem się nie napijesz? Ciekawe, czy starczy do wapna? Pewnie nie, ale... No właśnie, może do pustego rzutnika zrobię i tyle, tak?
No cudownie. Czekałem na to, czy on mi wycapluje, czy nie. To owiec wapno sypie na podwórko, znaczy na podwórko, na wybieg i tyle, tak. Owce w szoku. Normalnie. Tutaj jeszcze dwa przejazdy w środku i będzie koniec, ale prawdopodobnie mi wapna już zbraknie. Jak zbraknie, to wiadomo, to tylko trzeba będzie skończyć silnik. I automatycznie wyjść z serwera, tak. Trochę tam zaorał, nie? Jakby nie był. Tutaj jakieś drogie zostały. A idź. A bo on tutaj tak przejechał jakoś. Ja nie wiem, jak zrobił. No niech sobie tam jeździ i tyle. 4200, no może starszy ty. Może starszy, bo ja miałem 6 ton, jak zaczynałem ten przejazd. Czy ponad 6 ton, bo jeszcze tam ten kawałek jechałem, więc. No kurde, może starczy ty. Albo naprawdę zabraknie 200 kilo, nie? Zabraknie 200 kilo, albo nie wiem. Dawaj tam, do przodu. 2800. Jo, starczy, dobra. Bo ja miałem 4200, jak zaczynałem. 4200, czyli powinno starczyć. Według moich obliczeń powinno starczyć. Według moich Pitagorasów powinno wystarczyć. Nie no mówię, jak zabraknie tam 10 metrów, to najwyżej się ten. Nie zabapnuje jej tyle. To co to za. Czemu ta mapa mi się tak. Przybliża, plus, minus. QE. Nie, to QE nie działa. Page up, page down. To też nic nie działa. Tak to może oddali. Pewnie dopiero tylko myszką. No, oddali tą mapę. O, patrz, wystarczyło, jeszcze 100 sekund zostało. I dita. Dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć, cieplutko i pa, pa.